możemy założyć do takiej stylizacji krawat. I równie dobrze może być to krawat jedwabny o gładkiej strukturze, może być to też krawat typu knit. Może być granatowy, może być bordowy, może mieć różne odcienie niebieskiego, może mieć też odcienie szarego. To jest taki bardzo nieformalny, kiedyś nazywany dosyć pogardliwie skarpetą. Możemy spróbować ten krawat? Jestem ciekawa bardzo. Wiążesz krawaty czasem? No, nie bardzo. Dobra, od razu się nauczysz. Proponuję węzeł tak zwany prosty, po angielsku four in hand, który jest asymetryczny. Jest to dokładnie ten sam węzeł, który ja mam zawiązany na swoim krawacie i jak widzicie, to jest też krawat typu knit. Świetny jest ten krawat. Idealnie byłoby, gdyby sięgał do paska. Do paska. No i jak się czujesz? Lepiej niż w poprzedniej garniturze na pewno i krawat mi się bardziej podoba. Zazwyczaj, kiedy pracuję z mężczyznami, pytają mnie, jakie dżinsy wybrać do marynarki. Pokażemy to? Oczywiście, tak? Najbardziej. Świetnie. Chciałem zaproponować dwa zestawy dosyć bezpieczne, czyli niebieska bądź granatowa marynarka, niekoniecznie klubowa typu blazer, plus spodnie typu chino i dżinsy. Dżinsy w klasycznym kroju 5 kieszeni, niekoniecznie mocno sprane, nie poszarpane, które można założyć do biura i na mniej formalne spotkanie. Druga moja propozycja to spodnie o podobnym bardzo kroju, aczkolwiek z kieszenią skośną, tak zwaną amerykańską. Dobrze, no to ja w takim razie oddaję Cię w ręce Bartka znowu. Sportowa marynarka o dosyć grubej gramaturze z nakładanymi kieszeniami. Zmieniliśmy koszulę na błękitną. Takie podwinięte spodnie w wydaniu casualowym są ok? Są ok, jak najbardziej. Jest to dosyć często stosowany. Fantastycznie. Jak się czujesz w tym zestawie? Bardzo komfortowo i jakby to powiedzieć soft, czyli tak miękko. Dobrze. Bardzo dobrze. To kolejny zestaw. Dobrze? Zapraszam do przymierzalni. No i jak się czujesz w tym zestawie? Również komfortowo. Może troszeczkę spodnie mi nie do końca. Nie do końca twój kolor. Tak. Chciałem pokazać taki dosyć popularny też zestaw piątkowy, gdzie marynarka jest w kontraście do spodni. Cudnie, Bartku, z tego serca dziękuję za te wszystkie rady. Mam nadzieję, że jakoś się przydałem. Dziękuję. Dziękujesz.